Bardzo serdecznie witam wszystkich, kochani, coraz bliżej wakacji. I ja oczywiście im bliżej wakacji, nie tylko przezdobiłem się w biały kapelusz, ale gram też bardziej na luzie. Bardzo ciekawy tytuł dzisiaj, konsekwentnie podnoś poprzeczkę, nie ustawaj. Dlaczego to jest takie istotne? Nawet nie zakładam, po moich ostatnich dwóch audycjach, że w wakacje odłożysz gitarę na 2 tygodnie, już nie wspomnę, 2 miesiące. Nawet tego nie zakładam. Bo wiem, że jeżeli jesteś gitarzystą z krwi i kości, to tego nie zrobisz, bo po prostu lubisz grać. Ale dzisiaj chciałbym Cię namówić jeszcze do jednej rzeczy, bardzo istotnej rzeczy, która jest niezbędna każdemu gitarzyście, jeśli nie tylko chce przetrwać, ale chce jeszcze lepiej grać. Mianowicie podniesienie poprzeczki. Wydawałoby się, że to bardzo prosta sprawa. Ale chciałbym Ci przede wszystkim powiedzieć, dlaczego to jest ważne. Otóż kiedy zapytali ludzi, którzy odnieśli naprawdę sukces, w tym ludzi, którzy naprawdę świetnie grają na gitarze i które w swoim zawodowym życiu osiągnęły wyniki, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć taki zawodowy, w tym gitarowy sukces, to oni postawili na kilka bardzo ważnych czynników. Między innymi oczywiście, że trzeba dużo pracować, czyli w naszym przypadku dużo ćwiczyć. Po drugie, robić to z pasją i konsekwentnie, tak powiedzieli, ale po trzecie powiedzieli, podnoś poprzeczkę. Bez tego się nie da. Nie chodzi o to, żeby nauczyć się pewnej rzeczy i już się tego trzymać, już nic więcej nie trzymać, nie ćwiczyć. Cały czas warto podnosić poprzeczkę. Warto być w tym zdeterminowanym, dlatego że to będzie czyniło z Ciebie lepszego gitarzystę. Ale chciałbym bardzo ważną rzecz podkreślić. Podnoszenie poprzeczki i robienie postępu to troszeczkę się łączy, ale niekoniecznie oznacza to samo. I zaraz wyjaśnię dlaczego. Dlatego, że słowo postęp, no to wiadomo, no ćwiczysz po to, żeby coraz lepiej grać. Oczywiście ten postęp można robić codziennego, każdego dnia, codziennie. I z pewnością tak robisz, no bo namawiam Cię do tego, żeby jednak brać gitarę do ręki codziennie, codziennie posuwać się choćby mały kroczek, ale jednak do przodu. Wtedy ten postęp jesteś w stanie zrobić każdego dnia. I bardzo dobrze. Natomiast postęp jest wtedy, kiedy próbujesz grać coś, co Ci nie wychodzi. Grasz to i zaczyna Ci wychodzić i jest postęp. Ale podniesienie poprzeczki to jest coś więcej. W przypadku sportu jest to troszeczkę łatwiejsze do zdefiniowania, no bo podniesienie poprzeczki, jak sama nazwa wskazuje, jeżeli potrafisz już przeskoczyć 2-metrową wysokość, no to podnosisz sobie o centymetr i masz 2 metry, 1 centymetr. I teraz to próbujesz przeskoczyć, potem 2, 3, 5, 10 i tak dalej. Tak samo jeśli biegasz na czas, łatwo to zmierzyć i łatwo tą prędkość później pobijać, czy bić rekordy życiowe. Natomiast w przypadku grania na gitarze to wcale nie jest takie proste i oczywiste. Ale podam Ci prosty przykład, który powinien Ci w tym pomóc. Mianowicie, to jest trochę tak, jak ze zbieraniem czereśni. Nie wiem, czy kiedyś zbierałeś czereśni, teraz jest świetny czas na to. Mamy koniec czerwca, coraz więcej drzew czereśniowych wypuszcza wspaniałe owoce. Wchodzisz na drzewo i co? No wiadomo, że w pierwszej kolejności obrywasz te czereśnie, które masz w zasięgu ręki, zgadza się? To jest oczywiste. To jest tak, jakbyś grał rzeczy, które w sposób oczywisty Ci wychodzą. Potem zaczynasz sięgać po te, które są trochę dalej, czyli wymagają od Ciebie trochę wysiłku. Trzeba się wygiąć, może trochę przegiąć, może na palce stanąć, może się lepiej złapać. To jest postęp, który możesz zrobić, żeby zgrać nowe rzeczy. Dostajesz na przykład nowy utwór, sięgasz po te nowe dźwięki, ćwiczysz i są. Natomiast podnoszenie poprzeczki to jest sięganie po te czereśnie, które są najwyżej, które są z reguły bardzo ciężko dostępne. I co się wtedy dzieje? Jeżeli chcesz po nie sięgnąć, to właśnie wtedy podnosisz sobie poprzeczkę, bo to, co już jest wokół Ciebie, już zerwałeś, już to umiesz zagrać, tak? Potrafisz, masz pewien repertuar, ale podniesienie poprzeczki to jest coś więcej. Dlatego, że wymaga od Ciebie wysiłku, wymaga od Ciebie kalkulacji, czyli jakby tutaj tamte czereśnie sięgnąć, może tamte, a może tamte.
Wymaga od Ciebie szukania sposobu, jak to zrobić. Może uda się jeszcze wyżej wspiąć po tym drzewie, ale może trzeba będzie przynieść drabinę, albo może na jakimś kiju z jakimś sitkiem to sięgnąć. To wymaga od Ciebie szukania sposobu, jak to zrobić. Ba, po czwarte, wymaga to podniesienie poprzeczki, podjęcia pewnego ryzyka. Prawda? No ty nie wiesz, czy się uda, ale myślisz sobie, no zrobię tak, 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 może im się uda. Ale podejmujesz ryzyko, bo się boisz, żeby nie spaść z tego drzewa albo z drabiny, jakkolwiek sobie to wymyśliłeś. Wymaga więc to od ciebie odwagi i wymaga determinacji. Czyli ty tak bardzo chcesz te czereśnie, tak pięknie wyglądają, że ty musisz znaleźć sposób, żeby je zerwać. I dokładnie tak samo jest, mój drogi, z graniem. Podnosisz poprzeczkę wtedy, kiedy wybierasz sobie jakąś piosenkę, albo jakieś nowe chwyty gitarowe, albo coś, czego wcześniej nie grałeś, jakiś nowy utwór, ty wiesz, że on jest łatwy, wiesz, że są tam nowe techniki do wyćwiczenia, których jeszcze nie grałeś, może jakieś nowe nuty, które widzisz pierwszy raz, cokolwiek, albo jakiś rytm, którego wcześniej nie grałeś, ale ty sięgasz po ten utwór, bo chcesz podnieść poprzeczkę. Czyli zobacz, znowu wymaga to od ciebie wysiłku. Wymaga to od ciebie pewnej kalkulacji. Aha, to umiem zagrać, to u, tutaj coś ciężkiego. Kalkulujesz, jak to zrobić. Myślisz, oglądasz ten utwór. Szukasz sposobu, jak to zagrać, bo jeżeli nie znasz jakichś nutek albo jakiejś techniki, musisz się dopytać swojego pana od gitary albo jakiegoś kolegi, który gra dłużej niż ty, a może znaleźć w internecie. Szukasz sposobu, co zrobić, żeby ten utwór zagrać, bo ja go chcę zagrać. A więc jaki jesteś? Jesteś odważny i zdeterminowany. Ten utwór jest taki piękny, że ja chcę go zagrać i choćbym miał na głowie stanąć, jak to niektórzy mówią, ja ten utwór zagram. To jest właśnie podnoszenie sobie poprzeczki. Ty wiesz, że podnosisz pewne ryzyko, biorąc się za ten utwór, bo nie wiesz, jak on ci wyjdzie, nie wiesz, kiedy ci wyjdzie. Ba, możesz się nawet zastanawiać, czy w ogóle ci wyjdzie. Ale zwróć uwagę, że na początku twojego grania na gitarze zawsze tak było. Cokolwiek zacząłeś grać, było dla ciebie nowe. Było dla ciebie swego rodzaju ryzykiem, bo nie umiałeś zagrać nic. Zgadza się? Dzisiaj już jesteś jednak krok albo 100 kroków dalej. Potrafisz zagrać dużo różnych rzeczy, więc dlaczego miałby ci nie wyjść kolejny utwór, który jest dla ciebie podniesieniem poprzeczki? Warto to robić, bo powiem jeszcze raz. Jeżeli chcesz osiągnąć gitarowy sukces, to nie możesz bazować tylko na rzeczach, które już dawno się nauczyłeś i które już dawno umiesz zagrać. Kochani, ale kontynuuję dalej. Chciałem ci powiedzieć, że jeśli chodzi o twój postęp i podnoszenie poprzeczki, to wcale nie znaczy, że musisz sięgać po umiejętności rodem z jakichś wielkich sal koncertowych. To wcale nie musi tak być. To tak samo jak na tym drzewie czereśniowym. Kto ci powiedział, że musisz zerwać od razu wszystkie czereśnie, które ciężko dosięgnąć? Nie musisz. Tak samo może być z twoim podnoszeniem poprzeczki. Wcale nie musi to być tak, że musi to być strasznie trudny utwór. Ale zwróć uwagę, że kiedy sięgasz, podnosisz tą poprzeczkę i sięgasz po te bardzo dojrzałe owoce, nabierasz ochoty. Bo to daje dużo radości zjeść sobie takie pyszne czereśnie, których inni nie dosięgają, zgadza się? A czyż nie daje radości granie utworów, których inni nie grają, albo które są trudne i inni na przykład nie chcą się za nie brać, bo wiedzą, że tam jest coś trudnego do zagrania, na przykład jakiś chwyt barre, na przykład, który śni im się po nocach i myślą sobie, że tego się na pewno nie da złapać, a na pewno nie w moim wieku, a na pewno nie po 2 latach grania na gitarze. Moi drodzy, ja na waszym miejscu właśnie tak potraktowałbym podnoszenie konsekwentne poprzeczki. Bo jeśli zaczniesz, jeśli spróbujesz, to sprawi ci to przyjemność. Wyrobisz sobie charakter i będziesz wiedział, że te trudności, nawet jeśli na początku nie są takie, jak myślałeś, łatwe, to warto po nie sięgać. Zobacz, w sporcie podniesienie poprzeczki o 1 cm. No, ktoś mi powiedział 1 cm, ale sobie podnieśli poprzeczkę. A jednak, każdy centymetr to jest nowy rekord, nie wiem, skoczni, rekord świata, rekord Europy. I tak samo tutaj, nasze podnoszenie poprzeczki nie oznacza tylko i wyłącznie tego, że ty nagle będziesz grał utwór, który grają uczniowie 3 lata starsi od ciebie. Nieprawda. Czasem ten postęp i sięgnięcie wyżej, czyli podniesienie poprzeczki, to jest, wiesz co? Na przykład piękne dopracowanie utworu, który już umiesz, ale wiesz,
że on jeszcze nie jest tak zrobiony w 100%, nie jest taki wyszlifowany jak prawdziwy diament czy brylant, prawda? Więc zobacz, może dla ciebie jednym z takich kroków, jeśli chodzi o podniesienie poprzeczki, to będzie właśnie dopracowanie utworu tak, żeby on był zrobiony tak, wiesz, super ekstra. Może nad tym warto pomyśleć w pierwszej kolejności. Jak podnosić jeszcze poprzeczkę? Pamiętaj, nawet jeśli jesteś początkującym gitarzystą, zwracam się tu do początkujących gitarzystów, oni mają o wiele więcej pola do popisu, jeśli chodzi o podnoszenie poprzeczek, bo przecież krótko grają, ale no właśnie, dla nich to mogą być nowe chwyty. Sięgałeś do tej pory po chwyty dwupalcowe, sięgnij po chwyty trzypalcowe, sięgnij po chwyty czteropalcowe, spróbuj. Może w czasie wakacji jest na to czas, żeby poszlifować takie trudniejsze chwyty. Może to będą nowe sposoby palcowania arpeggio, jeśli grałeś do tej pory takie palcowanie, albo grałeś tylko pimami, może warto sięgnąć po jakieś trudniejsze. One są w książce, są w różnych ćwiczeniach. Mówię tutaj o podnoszeniu poprzeczki dla początkujących gitarzystów. A dla zaawansowanych tutaj też naprawdę jest bardzo dużo możliwości. I one wcale nie muszą być trudne. Jeżeli ty świetnie potrafisz zagrać Bacha, na przykład na gitarze, grasz sobie jakiś znany utwór Bacha, ale nie znasz gitarowych chwytów, to dla ciebie podniesienie poprzeczki będzie na przykład zagranie tych chwytów gitarowych. Co z ciebie za gitarzystę, jak ktoś ci powie zagraj 100 lat albo jakiś coś innego, a ty nie umiesz C-drugiedru zagrać. Zobacz, to jest dla ciebie podniesienie poprzeczki nie na zasadzie, że to jest dla ciebie trudne do zrobienia, tylko żebyś w ogóle to zrobił. A potem, żebyś się wziął za chwyty barowe. Jeśli jesteś już kimś, kto umie te podstawowe chwyty, od których się zaczyna, które wszyscy grają, to może pora sięgnąć właśnie po barowe chwyty. Bardzo szybko może się okazać, że to nie jest żadna wielka tajemnica i mało tego, że one otwierają ci drogę do zagrania absolutnie każdej piosenki, jaką sobie zamarzysz. I nie będziesz nerwowo tam przebierał w śpiewniku w poszukiwaniu piosenek, gdzie nie ma F-dur, bo tam jest chwyt barowy, tylko będziesz po prostu grał. Jak zobaczysz, nie wiem, F-moll 7, F, a nie, albo Fis-moll 7, to też nie będziesz miał z tym problemu. Może trzeba to poszlifować podczas wakacji. Ja będę o tym mówił w swoich audycjach skierowanych do uczniów krótkogrających, ale też bardziej zaawansowanych. Wcale nie będą to trudne rzeczy, ale może to być dla ciebie podniesienie poprzeczki. Jeżeli jesteś jeszcze bardziej zaawansowanym gitarzystą i na przykład te wszystkie rzeczy, to ty już dawno umiesz, to może warto się postarać o zagranie jakichś skal bluesowych, o rozpoczęcie improwizacji. Możesz poeksperymentować z bluesem. Grałeś kiedyś bluesa? Może warto zagrać bluesa? Jest cała masa poradników, jak zagrać od prostego do bardzo trudnego i skomplikowanego bluesa na YouTubie. Może podobają ci się akordy jazzowe, których nigdy nie zgłębiłeś. Może warto się kilku z nich nauczyć i zmontować z tego jakąś fajną melodię. Może właśnie warto coś skomponować. Jeśli znasz już chwyty, znasz ich całkiem sporo, spróbuj skomponować z nich jakiś utwór. Może to będzie dla ciebie podniesienie poprzeczki. A już na pewno wiesz, co spowoduje, że będziesz nadal gitarzystą, który nie tylko gra, ale przez cały czas poszukuje, co może być dla niego nowe, co może być dla niego lepsze, jak jeszcze lepiej grać na gitarze. Oczywiście możesz, podnosząc poprzeczkę, sięgać po nowe utwory, po trudniejsze utwory. Możesz porozmawiać ze swoim panem od gitary, żeby ci dał taki utwór, który będzie trochę trudniejszy, bo ty chcesz się z nim zmierzyć. A może pora sięgnąć właśnie po piosenki, które można zagrać z akompaniamentem gitary. Jest cała masa przepięknych piosenek. To nie muszą być oczywiście piosenki disco polo, chciałem to podkreślić, ani kolędy, bo to nie są jedyne piosenki śpiewane. Może być cała masa różnych innych piosenek, które nie muszą być skomplikowane, ale mogą i możesz po nie sięgnąć. To będzie podnoszenie poprzeczki. Jeżeli znasz chwyty, to może pora poszerzyć akompaniament. Czyli umiesz uderzenie harcerskie? Bardzo fajnie. To jest podstawowe uderzenie, które każdy gitarzysta zaczyna, ale może warto troszeczkę to rozwinąć. Może się okazać,
spodziewać, że z jakimś fajnym uderzeniem albo sfalcowaniem te same chwyty, które do tej pory grałeś, ułożone w jakiejś innej kolejności, mogą zabrzmieć naprawdę czadowo. Ty podniesiesz sobie poprzeczkę, będziesz lepiej grał, będziesz z siebie zadowolony, dlaczego nie? A może warto podnieść sobie poprzeczkę jeszcze inaczej? Może warto sobie założyć, że w te wakacje, zamiast nie zrobić żadnego utworu, zrobię 2 albo 3. Po wakacjach wrócę i zaskoczę nie tylko pana od gitary, ale i siebie, że ja te utwory wyćwiczyłem w wakacje, że podniosłem poprzeczkę, że konsekwentnie robię postępy, że moje paluszki się super ruszają po wakacjach, a nie wstają z letargu, tak jak to u większości bywa. A może warto podnieść poprzeczkę poprzez sprawienie, że będzie ich większa różnorodność. Sięgniesz po różne utwory. Zagrasz 3, ale kompletnie różne utwory, a nie ciągle te same na przykład. Możesz pomyśleć o ich różnorodności, a możesz też poprawić ich jakość. Czyli nie ograniczaj się w robieniu tych utworów, tylko odczytaniu nut. O, zagrałem te nuty. Ja mówiłem w jednej swojej audycji, nawet jest taka audycja, możesz do niej sięgnąć. Chcesz grać ładnie, czy tylko poprawnie? Może pora zacząć grać ładnie, a nie tylko poprawnie. I to może być dla Ciebie podniesienie poprzeczki. Zobacz, ile już Ci podałem sposobów na to, jak podnieść swoją poprzeczkę. Ale wiesz, co w tym wszystkim jest najważniejsze? Żebyś się nie poddawał. Żebyś eksperymentował. Żebyś szukał drogi. Patrz, jak grają inni. Słuchaj, jak oni grają. Jest tego masa na YouTubie. Ale dobra, ale ja nie wiem, jak znaleźć tych, co dobrze grają. Wiesz, jak dobrze ich znaleźć. Popatrz, ile mają followersów na przykład. Popatrz sobie, ile ludzi zalajkowało ich film. Ci, którzy naprawdę dobrze grają, fajnie to robią. Nie mylić z tym, że grają strasznie trudne rzeczy, bo tacy oczywiście też są. Oni wszyscy są lubiani przez społeczność internetową, mają swoich fanów, tobie może to przypaść do gustu. Możesz tam poszukać inspiracji, bo o to mi chodzi. Nie musisz od razu grać tak jak oni, ale możesz sobie wystawić takie fajne cele, zgadza się? Znajdź swój własny sposób na postęp i na podniesienie poprzeczki. Jeżeli masz z tym rzeczywiście problem, porozmawiaj ze swoim nauczycielem od gitary. On Ci powie, jeszcze będzie zadowolony, że Ty rzeczywiście chcesz zrobić ten postęp, a nie, że Ty na 2 miesiące chcesz gitarę odłożyć, bo to powiedzieliśmy sobie, że już jest naprawdę klęska. A więc, mój drogi, warto pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo tytuł dzisiejszej audycji zaczyna się od słowa konsekwentnie. Podnoś poprzeczkę. Chciałem przypomnieć, bo ja już bardzo dużo mówiłem o konsekwencji w swojej audycji. Konsekwencja to swego rodzaju stałość, niezmienność, trwałość pewnego procesu, ciągłość procesu, nieustawanie w tym. Ta konsekwencja jest niesamowicie ważna. Nie ma chyba ważniejszej rzeczy, jeśli chodzi o ćwiczenie, postęp i mistrzostwo w grze, jak konsekwencja. Jeżeli ktoś z Was nie robi postępów, to prawdopodobnie dlatego, że nie robi tego konsekwentnie, czyli codziennie. Warto o tym pomyśleć, bo jeżeli ciągle będziesz sobie stawiał nowe cele, ciągle będziesz podnosił poprzeczkę, będziesz grał coraz lepiej. Wiesz, co będzie miarą Twojego postępu? Bo ja nie wiem, jak ja mam rozpoznać, czy ja zrobiłem postęp. Mój drogi, miarą Twojego postępu będzie to, co zagrasz po wakacjach. Jeżeli wrócisz do szkoły i będziesz w stanie zagrać nie tylko te utwory, które miałeś na zaliczenie w czerwcu, ale będziesz miał do zagrania nowe utwory, albo piosenki, albo akompaniamenty, to będzie miarą Twojego postępu. To jest wymierne, nie musisz się tym martwić. Przecież mówię o tym i mówiłem przez 2 ostatnie audycje, żeby wyznaczać sobie cele i do nich dążyć. Tak jak sportowcy liczą te centymetry, liczą te sekundy biegu, tak samo Ty. Sprawa jest prosta. No grasz utwór albo nie grasz. Zrobiłeś postęp albo go nie zrobiłeś. No to jest sprawa prosta. Tu nie trzeba jakichś specjalnych znawców. Chyba potrafisz się zorientować, że czegoś nie umiałeś zagrać, a teraz potrafisz zagrać. Prawda? Twój nauczyciel tym bardziej. A więc, mój drogi, namawiam Cię do tego, żebyś nie ustawał, bo jak staniesz w miejscu, to się cofniesz. Pamiętaj, podkreślam to po raz kolejny.
cofniesz się. To nie jest tak, że jak przestajesz grać, to co umiałeś, dalej będziesz umiał po wakacjach. Podkreślam to. To oznacza tak naprawdę obniżenie poprzeczki. Jeżeli odłożysz gitarę, jeżeli nie będziesz grał, to nie doskoczysz do tej wysokości, którą miałeś w czerwcu. Po prostu nie doskoczysz, nie ma takiej możliwości. Będzie tak, że umiałeś, teraz nie umiesz. A może być odwrotnie, że teraz nie umiesz, ale będziesz umiał po wakacjach i do tego Cię zachęcam. A więc, mój drogi, jeśli chodzi o konsekwentne podnoszenie poprzeczki, zachęcam Cię do tego, żebyś się nie zniechęcał, żebyś próbował, bo jeśli chcesz odnieść gitarowy sukces, to tak jak mówią ludzie, którzy to uczynili, musisz dużo pracować, musisz robić to z pasją i konsekwentnie i musisz podnosić sobie poprzeczkę. I musisz być zdeterminowany, czyli bardzo tego chcieć. Przyrównałem to dzisiaj do zbierania czereśni. Jeżeli robisz zwykły postęp, to znaczy, że wchodzisz na drzewo i zrywasz czereśnie, które są dostępne. Ale jeżeli chcesz zrobić postęp pod tytułem podniesienie poprzeczki, to myślisz, jak sięgnąć po te, po które nie można tak od razu sięgnąć. Więc czego potrzebujesz? Oczywiście wymaga to od Ciebie wysiłku. Wymaga to od Ciebie kalkulacji, szukania sposobu, jak sięgnąć po te nowe czereśnie, czyli jak osiągnąć nową technikę w grze na jakimś instrumencie. Wymaga to od Ciebie podjęcia swego rodzaju ryzyka, tak? Bo ryzykujesz, sięgnę albo nie sięgnę, może mi się coś stanie, no ale jak nie zaryzykujesz, to nie zagrasz nowych rzeczy, nie zagrasz trudniejszych rzeczy, nawet ich nie spróbujesz, a więc wiąże się to z ryzykiem. Pamiętaj, że wszystko, co kiedyś zaczynałeś, Tobie nie wychodziło, znaczy nic nie wychodziło, więc wszystko wiązało się z ryzykiem, że wyjdzie albo nie wyjdzie. Ale jak na razie Ci to wszystko zaczyna wychodzić, w związku z powyższym, dlaczego nie spróbować? A więc wymaga to ryzyka, ale warto, wymaga to odwagi i wymaga to determinacji. Ja chcę to zagrać, ja muszę to zagrać, ja odważnie się za to wezmę, będę próbował, bo to Ci przyniesie radość. Pamiętaj, że na końcu jest naprawdę radocha, nie tylko z tego, że umiesz zagrać trudniejszy utwór, taki, który myślałeś może na początku, że Ty nie dasz rady zagrać. Jest radość, że Ty dałeś radę to zagrać. Nie tylko, że to grasz, ale wiesz, że jesteś w stanie pokonać trudności. Ja o tym mówiłem. Pamiętaj, że podniesienie poprzeczki to nie jest od razu wyruszenie, jak to się mówi, z motyką na słońce. Żebyś zagrał od razu nie wiadomo co, utwór, który grają ludzie, którzy grają 5 albo 10 lat dłużej niż Ty. Nie o to chodzi. Podniesienie poprzeczki może oznaczać zupełnie co innego. Dla początkującego gitarzysty to mogą być nowe chwyty, nowe techniki, nowe rodzaje arpeggia. Dla bardziej zaawansowanych gitarzystów to mogą być nowe skale, nowe rodzaje muzyki, którą będą chcieli zagrać. Może będą chcieli się zabrać z jakiegoś bluesa, może pograć trochę jazzu, może zagrać coś z przestrojoną struną, tak zwaną skordaturą, jeśli nigdy tego nie robiłeś. Dzisiaj ludzie grają, słuchajcie, na gitarach klasycznych przestrojonych kompletnie, ale jakie piękne kawałki potrafią zagrać. Dlaczego? Bo spróbowali, bo podnieśli sobie poprzeczkę i wyszli poza schemat. I wtedy im się zaczyna to podobać i zaczynają w ten sposób grać. I jeszcze bardziej jesteś zaawansowany, sięgaj po nowe utwory, po trudne utwory. Może sięgnij po coś innego. Może nigdy nie robiłeś żadnej piosenki na gitarze. Zrób to. Zrób jakieś ciekawe uderzenie, ciekawy akompaniament. Tego też jest pełno w internecie. Ja będę to pokazywał w swoich audycjach, chciałem to podkreślić. Może podniesiesz sobie poprzeczkę przez to, że zwiększysz ilość utworów, które robiłeś w wakacje. Jeśli do tej pory nie robiłeś w wakacje nic, tylko leżałeś brzuchem do góry, to postanów sobie, że zrobisz przez wakacje 3 utwory, wrócisz we wrześniu i zagrasz i będziesz szczęśliwy. To też jest podniesienie poprzeczki. Możesz podnieść poprzeczkę poprzez podniesienie jakości utworów, które grasz. Może ciągle coś Ci tam brzęczy, może ciągle grasz nierówno, może gdzieś tam stajesz ciągle w jakimś miejscu. Podniesienie poprzeczki może być właśnie tym, że Ty doprowadzasz te utwory do takiego stanu, że mucha nie siada. Eksperymentuj, szukaj, słuchaj jak grają inni, konsekwentnie podnoś poprzeczkę, może Cię to zainspiruje. Znajdź sobie sposób na podniesienie poprzeczki, ale zrób to i bądź w tym konsekwentny. Będziesz wtedy lepszym gitarzystą i będziesz miał dużo, dużo radości. I tego z całego serca Ci życzę, żebyś nie ustawał. A żeby było wesoło na końcu, zagram Ci bluesa na krótsze dni. Kochani, ponieważ zbliża się koniec roku szkolnego, wiem, że Wy też myślicie już bardzo mocno o wakacjach, ja też, ale ja myślę o nich w zupełnie inny sposób.
To będą zupełnie inne wakacje, dla mnie również, dlatego że ja też stawiam sobie poprzeczkę wyżej. Będą audycje przeznaczone dla gitarzystów, którzy są początkującymi gitarzystami, dla tych bardziej zaawansowanych. Będę pokazywał fajne, wakacyjne rzeczy, które mogą być dla Was również podniesieniem poprzeczki. Zaglądajcie na mój kanał na YouTubie, zasubskrybujcie sobie najlepiej, żebyście byli poinformowani o każdym nowym filmie. Zaglądajcie na mój Instagram i na Facebook. Tam też będę informował o tym, że pojawiają się nowe filmy, w których będę pokazywał, jak fajnie można grać na gitarze w wakacje. A teraz, żeby Was zachęcić do takiego grania, blues na krótsze dni Mirosława Drożdżowskiego.